Dzień dobry. Jesteśmy na szkoleniu praktycznym na punkcie Lodolandia, a moim gościem jest pan Łukasz, który niebawem otworzy swój punkt Lodolandia. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak pana wrażenia po szkoleniu? Jestem pozytywnie nastawiony. Dużo mi to szkolenie dało, także ogólnie tak, wynoszę stąd pozytywne wrażenia, po prostu chęć pracy i właściwie tylko zakasać rękawy i do dzieła. A jak wyglądało szkolenie? No, przede wszystkim dowiedzieliśmy się teraz w teoretycznym szkoleniu, dowiedzieliśmy się takich prawnych rzeczy, które musimy ogarnąć, jak to wszystko wygląda z pracownikami, nie z pracownikami, takie bardzo podstawowe rzeczy, które są w każdym biznesie wymagane. No, a praktycznie zobaczyliśmy, jak to właściwie wygląda, właściwie już tam w tej przyczepie, jak to wszystko tam funkcjonuje, nie? Robienie gofrów, lodów, no i te wszystkie produkty, które są tam potrzebne właśnie do sprzedaży. A widziałam, że kręcenie świderków wcale nie było takie łatwe. Nie było. Przyznam, że sprawiło mi to dużą trudność, ale po półtorej godzinie kręcenia lodów udało się w końcu wykręcić prawie to, co ma być. Widziałam, że bardzo dobrze panu szło i widziałam też, że pisali państwo test. I jak myśli pan, na jaką ocenę pan napisał ten test? No tak, 4. I tego panu życzę. Ale skąd pomysł na otworzenie swojego punktu Lodolandia? Pani, z Lodolandia akurat szukałem biznesu francyzowego i po prostu trafiłem na Lodolandię, zainteresowałem się tym. Stwierdziłem, że przyjadę tutaj na rozmowę i stwierdziłem, że to jest to i dlatego. Właściwie to był taki w sumie trochę impuls. Dlaczego biznes we franczyzie, a nie na przykład nie otworzył pan punktu samodzielnie? Przede wszystkim jest łatwiej, zwłaszcza dla osoby, która właściwie otwiera po raz pierwszy biznes, bo to właściwie jest mój pierwszy taki biznes na poważnie. Dużo jest rzeczy, które trzeba ogarnąć, a które po prostu, no teraz widzę, że sam nie dałbym sobie, no dałbym sobie pewnie gdzieś tam radę, ale byłoby bardzo ciężko. A tu przychodzę, właściwie dostaję gotowy model biznesowy i jest po prostu prościej, więc dla osoby, która po raz pierwszy zaczyna jeszcze w branży, której w ogóle nie ma pojęcia, to jest chyba najlepsze rozwiązanie. A co pan robi prywatnie, jeśli mogę zapytać? Prywatnie. Prywatnie jestem pszczelarzem, szczęśliwym ojcem, no i mężem. No i w sumie tyle. A co po sezonie? Jeszcze nie mam sprecyzowanych planów, aczkolwiek oprócz tego rozwijam jeszcze jeden biznes, więc myślę, że to jest takie moje uzupełnienie. Czyli to będzie taki dodatkowy biznes? Tak, aczkolwiek który będzie pewnie grał pierwsze skrzypce. A czy na lodach można zarobić? Mam taką nadzieję, ale to pytanie tak za 2-3 miesiące zobaczymy. To ja przyjadę do pana i zapytam, jak panu idzie biznes. Zapraszam. Tylko niech mi pan powie, gdzie pan go otworzy. W Poznaniu. W Poznaniu, przy Galerii Panorama i serdecznie zapraszam. A co by pan powiedział innym ludziom, którzy myślą o takim biznesie, ale nie są jeszcze przekonani? No myślę, że nie ma się co zastanawiać, po prostu przyjechać, zobaczyć i to rozwija wszelkie wątpliwości. A co pan uważa za pozytywne w naszej ofercie? Przede wszystkim jest to rozpoznawalne logo systemu. Są dość fajne produkty, które no, są wyróżniają się na rynku, więc myślę, że po prostu przede wszystkim to, że po prostu no, wygląda to dobrze, nie? Tak z zewnątrz. Budki są też w fajnym, takim nowoczesnym stylu, więc ładnie wyglądają nawet z daleka, więc to wszystko tak się komponuje, że zachęca po prostu, żeby do nich przyjść. No i lody też są bardzo dobre. Tak, skosztowałem, są bardzo dobre. W takim razie bardzo dziękuję za rozmowę, a wszystkich naszych widzów zapraszamy do punktu pana Łukasza. Dziękuję, zapraszam.